Tomasz Narkun przed galą Seaside Battle 3. Jak to się stało, Tomek, że zobaczymy Cię już w środę wieczorem w szczecińskim amfiteatrze? No witam wszystkich. Szczecin, moje praktycznie rodzime miasto, dlatego też no stąd mój start. Bo trzeba powiedzieć, że zaskoczyłeś wszystkich. Wszyscy się pod rozwiązaniem Twojego kontraktu z KSW spodziewali Ciebie, nie wiem, w Cage Warriors, Areś, Oktagonie, a Ty wylądowałeś w swojej, no, w lokalnej organizacji. Dokładnie, dokładnie. Dlatego też jest to powrót do korzeni. Muszę znowu znaleźć sobie tą energię wewnętrzną, znowu jakby odnaleźć tego szalonego Tomka Narkuna i postanowiliśmy tutaj wraz ze sztabem szkoleniowym lokalnie u nas w Ulu, w Gnieźnie Berserkerów, wziąć, podejść do tego wydarzenia, do tej walki, dlatego też no, to jest coś cudownego, zawalczyć przed swoją publicznością i po prostu uważam, że tego właśnie w tym momencie mi potrzeba. A powiedz, bo Twój kontrakt z organizacją KSW się skończył, czy to, co wydarzy się w środę, to ma być tylko przystanek przed jakąś właśnie ekspansją na rynki europejskie, bo mówiło się gdzieś tam za kulisami w naszym środowisku MMA, że Ty planujesz zaatakować europejskie organizacje. Nie tylko europejskie, ale i światowe. To wszystko generalnie będzie, że tak powiem, zależało od tego, jak w środę pójdzie walka i czy znowu powróci ten Tomek. Zrobię wszystko, żeby tak się stało, a później no to naprawdę już mam wielkie, wielkie plany. A czy to pomaga Ci, że większość berserkerów, między innymi też Wojtek Janusz na tej gali toczy pojedynek, że tak w kupie mogliście się przygotowywać, czy to jest jakiś taki motywujący aspekt, że całą grupą wchodzicie na amfiteatr szczeciński i macie w planach pewnie rozjechać swoich przeciwników? No dokładnie, no jak to się mówi, w kupie siła, to jest raz, a dwa, no to z chłopakami przygotowywaliśmy się do tych swoich startów i dlatego też no jeden drugiego gdzieś tam ciągnął za uszy do góry. I to jest super, super, po prostu niejednokrotnie już walczyłem gdzieś na galach, gdzie było nas wielu i na pewno lepiej się walczy, niż jak mamy gdzieś w pojedynkę jechać. Że w końcu Ci się udało odnaleźć, jak powiedziałeś, tego szalonego Tomka Narkuna i no po tych dwóch porażkach z rzędu w końcu przyjdzie zwycięstwo. Dokładnie, dokładnie, no wiesz, no właśnie po to tu jestem, żeby właśnie zacząć nowy rozdział, żeby powrócić na ścieżkę zwycięstw, a w środę zaczniemy to jakby od początku i dlatego też no, zachęcam wszystkich do tego, żeby byli ze mną, żeby mi kibicowali, bo na pewno razem możemy bardzo dużo. Zmieniłeś chyba coś w swoich przygotowaniach, bo to nie tylko BT Gym, ale i poznański Ankos, to był klub, w którym przygotowywałeś się do tego pojedynku. Czy to będzie taka wersja Tomka Narkuna 2.0? Słuchaj, dokładnie, na pewno to już jest wersja 2.0, ponieważ bardzo, bardzo dużo rzeczy pozmieniałem. Oczywiście nie powiem, co pozmieniałem, bo mam tego świadomość, że konkurencja nie śpi, ale a sam jestem podekscytowany i ciekawy, jak to wszystko zagra w środę, bo no, pozmieniałem bardzo wiele kwestii w przygotowaniach. Już wiem, co było nie tak w ostatnich przygotowaniach i wierzę w to głęboko, z całego serca, że zobaczycie Tomasza Narkuna 2.0. To te zmiany dotyczą tylko takiego przygotowania stricte fizycznego, stricte tego, co związane jest już z samą walką, z tymi umiejętnościami technicznymi, wytrzymałością, siłą, czy jednak ta praca nad takim mentalem też zmieniła się, jeżeli chodzi o przygotowanie do tej walki? Zaczynając od przygotowań wytrzymałościowo-siłowych, kończąc na sparingowych i mentalnych. Także cały arsenał, cały arsenał. Kiedyś jak będę pisał książkę, no to na pewno się dowiecie, o co chodziło. A zamierzasz napisać książkę? Oczywiście, no. To na pewno za kilka lat u schyłku mojej kariery będziecie mieli okazję przeczytać szaloną biografię Tomasza Narkuna. Muszę Cię zapytać o to, co wydarzyło się w zeszły weekend, bo Ty miałeś okazję toczyć pojedynek na pierwszej gali Koloseum, teraz odbyła się druga edycja i tam m.in. Michał Materla wygrywał swój pojedynek. Miałeś chwilę zwątpienia, kiedy Michał delikatnie na miękkich nogach był w tym pojedynku, ale jednak zdołał odwrócić losy walki? No nie, no jak można skreślić Michała? Przecież nigdy w życiu go nie skreślałem w żadnym pojedynku, tak jak widzieliśmy już od wielu, wielu lat. nigdy nie można go skreślić, bo przecież niejednokrotnie wychodził z gorszych o wiele opresji. To jest po prostu jego charakter i jego rytmy walki. Nieraz musi dostać lekkiego dzwona, żeby się obudzić i przywalić. No i tak się stało też tym razem. Michał Materla, coś niesamowitego, po prostu wielki powrót. Powiedz mi, czy ty trochę nie żałowałeś, że ty nie wystąpiłeś na drugiej edycji Koloseum?
No oczywiście, no zawsze gdzieś, jeżeli chodzi o taki aspekt czysto sportowy, no to zawsze gdzieś to jest z tyłu takie coś, że kurczę, a mogłem tam walczyć. No ale już nauczyło mnie to, ta moja droga w MMA, że nie można mieć wszystkiego po prostu. Nieraz trzeba spokojnie czekać na swój czas. Ja wiem, że dopiero mój czas najlepszy nadejdzie, jest dopiero przede mną i wyciągam jak najwięcej z tego, co jest tu i teraz i w przyszłości, kto wie. Powiedz, no bo twój rywal, z którym przyjdzie ci się zmierzyć w sobotę, no nie da się ukryć, ja nie chcę go w żaden sposób lekceważyć, ale no miałeś dużo cięższych wyzwań na papierze, przynajmniej w klatce. Który wszystkich nokautuje jak leci. No i mogę się poszczycić, że jako jedyny Polak w sumie, no, z tego co wiem, tak? Jedyny Polak pokonałem Mameda Khalidova i to dwa razy. Dlatego też no, to jest taka wisienka na torcie w mojej karierze. I tak jak oglądałem też w sobotę jego pojedynek i jak rozgromił Askama, no to tylko się zaśmiałem pod nosem, że kurczę, no to jednak kurczę, no... Fajnie, że pokonałem Mameda jako jedyny Polak i to dwa razy. I że tak powiem, no cieszyłem się z tego, że też Mamed wygrał, no bo to tylko świadczy o tym, że bardzo dobrze szedłem w tamtym momencie i chcę do tego wrócić. Chcę wrócić do swojej najlepszej predyspozycji, dyspozycji danego dnia. Chcę obudzić w sobie te znowu zwierzę, które dewastowało wszystkich i rozgramiało wszystkich swoich przeciwników po kolei, które było najdłużej panującym mistrzem KSW. Ja mam wrażenie, że taki najlepszy Tomek Narkun to był ten taki właśnie, jak ty mówisz, szalony, choćby z walki z Sokodżu. Tam było sporo szaleństwa, ale też dużo dewastacji, bo Sokodżu strasznie boleśnie odczuł pojedynek z tobą. Czy właśnie czegoś takiego możemy się mniej więcej spodziewać, tylko w jeszcze lepszej wersji? Wiesz co, ja bym bardziej stawiał na taki wyważony pojedynek. Bardziej tutaj będzie na pewno koncentracja przede wszystkim. Więcej skupienia się na tym, żeby po prostu nie popełniać głupich błędów. I jakbym miał przyrównywać jaka to będzie żyrafa, no to myślę, że to jakbyśmy mogli popatrzeć na moją karierę, no to mniej więcej coś takiego będzie jak Goran Relić i Iwan Erslan, czyli wyważony Tomek Narkun i w momencie, w którym będzie możliwość, zaatakuje, ugryzie, zabije. A powiedz, amfiteatr to takie szczególne miejsce. No wiadomo, ty już walczyłeś choćby na Stadionie Narodowym, więc ciężko to porównać, ale dosyć nietypowa miejscowość, sceneria, jeżeli chodzi o otoczenie pojedynków MMA. Czy tobie to robi jeszcze jakąkolwiek różnicę, czy po tylu latach już w tym sporcie nie ma znaczenia, drzwi klatki się zamykają i tylko jesteś skupiony na robocie? No właśnie, tylko i wyłącznie jestem skupiony na robocie. No nie możemy tego porównywać właśnie, jeżeli chodzi o jakąś oprawę i w ogóle, tak? No amfiteatr, a Stadion Narodowy, gdzie tam prawie było 60 koła ludzi, no to wiadomo, że to jest całkiem co innego, z tym, że no... Chcę wrócić do korzeni, chcę się skupić tylko i wyłącznie na rywalu. Mam gdzieś to, co ludzie mówią, mam gdzieś to, co się dzieje wokół tego wszystkiego. Ja chcę wrócić do sportu, do rywalizacji. A powiedz, zakładając, bo pewnie zakładasz, że wygrasz ten pojedynek w środowy wieczór, kiedy ponownie możemy cię zobaczyć w klatce, bo podejrzewam, że sprecyzowany plan już do końca roku jest, także ile startów jeszcze do końca 2023 roku Tomasz Narkun chciałby stoczyć? Jak wszystko dobrze pójdzie, to 2-3. Także fajnie, bo moi kibice będą mogli mnie zobaczyć w spektakularnych pojedynkach. W sumie no zawsze, czy wygrywam, czy przegrywam, no to zawsze daję spektakularne pojedynki i mam nadzieję, że teraz po prostu te wszystkie moje następne pojedynki będą wygranymi pojedynkami i będę dawał najlepsze z możliwych show. Powiedz, czy dużo organizacji poza KSW się do ciebie zgłosiło? No tak, kilka organizacji też nawet z Polski się zgłosiło, bo chcieli właśnie mnie na walkę wieczoru i w ogóle. Z tym, że no wybraliśmy jakby lokalny rynek z tego względu, że no to robią nasi kumple od wielu, wielu lat i wolimy tutaj dogadać się i wesprzeć tutaj lokalny patriotyzm, lokalnych zawodników i też biznes, niż teraz jechać gdzieś w Polskę i jakby no rywalizować z zawodnikami na innej gali. Jakbyś ty miał wybierać, do jakiej organizacji byś się poszedł? No wiadomo, no, na razie poza UFC, to jaka organizacja by to była? Octagon, Bellator, Cage Warriors? Nie, no tylko UFC. Tylko UFC. Dobrze, to co? W takim razie dziękujemy. Życzymy jeszcze owocnego zbijania wagi i widzimy się jutro po oficjalnym ważeniu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich moich fanów. Pozdro, NT, never give up.